spełniłam w tym konkursie wiele swoich marzeń, naprawdę, i przekroczyłam własne granice. Więc myślę, że jest to motywacja do kolejnych działań, bo wiem, że dam radę. Skoro znalazłam się już w takim miejscu, to czekam na kolejne wyzwania, które bardzo chcę spełnić. Bardzo pozytywnie wracam do tego myślami. Najlepiej wspominam wszystkie dziewczyny, które miałam okazję tam poznać. Nie była odczuwana żadna rywalizacja. Zachowywałyśmy się dosłownie jak przyjaciółki, każda sobie pomagała. Także było łatwiej, bo na pewno próby i przygotowania były dosyć ciężkie. Trwały wiele godzin od samego rana do późnej nocy, więc na pewno w takiej zgranej ekipie zupełnie łatwiej się działa i bardzo, bardzo pozytywnie wspominam i czas przygotowań, i czas samej gali. Zanim weszłyśmy do hotelu, miałyśmy zrobione testy na koronawirusa. Wszystkie finalistki były zdrowe, więc mogłyśmy przebywać razem. Zaczęłyśmy od choreografii, która ciągnęła się dniami i wieczorami, cały czas wiele godzin, żeby to było dopracowane na ostatni guzik. Przede wszystkim dużo tańca, dużo takich choreografii, dużo sesji zdjęciowych, nagrań oraz wypowiedzi ustnych, by jurorzy mogli nas lepiej poznać. Teraz tylko przygotowania do matury, bo jest coraz bliżej. Zastanawiam się nad tym, ale to już w okolicach czerwca. Może wezmę udział w Miss Małopolski dla dorosłych, a później może w Miss Polski, jeśli dostanę się dalej. Ale zobaczymy.